bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam bardzo serdecznie, w zasadzie pani, dwóch panów na otwarciu wystawy bardzo symboliczna i drugiej strony bardzo charakterystyczna. Jest to wystawa, która ma charakter pewnej świadomej prowokacji, bo nie ukrywam, że Muzeum Ziemi Mińskiej od dłuższego czasu planowało zorganizowanie wystawy poświęconej mińskim rzemieślnikom, aby pokazać ich dorobek, ich doświadczenie, żeby pokazać ich dyplomy rzemieślnicze, ich dyplomy czeladnicze. No i niestety jakby z ubolewaniem i ze smutkiem chcę stwierdzić, że ilość materiału, które można było pozyskać na wystawie, była na tyle skromna, że ten zamysł jakby przechodzi na dalsze lata. I stąd mówię o takim prowokacyjnym charakterze tej wystawy, ponieważ ta wystawa przyjechała do nas z Piasecznej, z własnością państwa Markertu. I ten zbiór pochodzi właśnie z jego prywatnej kolekcji i dotyczy wszystkich ziem polskich z okresu zaborowego, czyli koniec XIX wieku. Najstarszy dokument czeladniczy z miasta Czeladzi pochodzi z 1848 roku, natomiast większość tych dyplomów opiewa o lata 1860, 70, 80 i całe druga Rzeczpospolita. Z tym jednym mińskim jakby wyjątkiem, i to ukłony wobec pani Małgorzaty Malesy-Gdówi, która jakiś czas temu zdecydowała się na przekazywanie w formie darowizny na rzecz Muzeum Ziemi Mińskiej w zasadzie pełnego kompletu informacji dokumentacyjnych poświęconej jej dziadkowi, panu Stanisławowi Łopackiemu. Panu Stanisławowi Łopackiemu, który rodził się pod Kołbielą w Grudnie bodajże, w gminie Kołbiel w 1890 roku. Już w 1910 roku zdobył pierwsze uprawnienia do faku piekarskiego, dokształcał się we Włocławku, a następnie w latach 1928-33 pracował we własnej piekarni założonej w Kołbieli, od 1933 roku do 1944 roku, aż do śmierci, a później poprzez funkcjonowanie piekarni nadzorowanej przez jego małżonkę, panią Kazimierę Łopacką, do 1948 roku. To tutaj jakby muzeum z racji tego wielkiego projektu pozyskało taki komplet dokumentacyjny. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Państwo możecie zobaczyć. Może jeszcze będzie więcej. Przy okazji bardzo interesujące zdjęcia pokazujące kawałek Mińska Mazowieckiego na wysokości ulicy Kościuszki Warszawskiej i wyjątkowe zdjęcie pokazujące siłę mińskiego piekarstwa, ponieważ trzech delegatów piekarstwa mińskiego wziął udział na miesiąc przed II wojną światową w wielkim takim zjeździe piekarzy polskich w Warszawie. To nie tylko informują o tym, że ktoś staje się pełnoprawnym ślusarzem, brązownikiem, piekarzem, szewcem, wędliniarzem itd., ale jednocześnie mówią cokolwiek o tych osobach. Praktycznie na każdym dokumencie możemy znaleźć informację, jakiego wyznania był dany rzemieślnik czy dany czeladnik. Czyli każdy taki dokument to jest wielkie bogactwo różnego rodzaju zdarzeń historycznych. Ja poszukałam w swoich zasobach też, proszę, to jest dyplom mojego ojca. Delikatnie, tak jest. Dyplom mistrzowski, Jan Kłos. I to jest 40 rok. A to jest czeladniczy z 31 roku. Czyli kolejne stopnie rzemieślnicze. Kołodziej. Co robił kołodziej? Piast kołodziej, prawda? Zawsze się mówiło. Robił koła, robił wozy. Ale ja pamiętam już powolne, bo ja już jestem powojenna, ale u nas, z tym, że zbiera to mój syn, masa maszyn, właśnie takich, które ojciec wykorzystywał i tam są te drewniane, prawda, że tam do wyginania obręczy. Ja pamiętam, jak ojciec robił beczkę. Przecież nie był bydlarzem, ale w tamtych czasach taki kołodziej to i balię zrobił, i wóz, prawda, drabiniasty i tak dalej. No, cieszę się właśnie, że w tej chwili dzięki pani Łopackiej, bo ja tam tych waszych wszystkich nie, bo ja w tej piekarni, to była piekarnia Łopackich, to była pracuje w Towarzystwie Przyjaciół, Rozparzyńskich, Rozbić.
lalerków, ile lalerczyków. To były te piekarnie. A tu to pamiętam, jak ten zapach tego chleba po wojnie, bo to była piekarnia wojskowa później, prawda? I ten zapach tego chleba i ten chleb wojskowy, sitkowy, to mama wysyłała z masłem, takim masłem kupionym na rynku tu właśnie, gdzie teraz bloki stoją. Ja dziadka nie znam, bo dziadek znał w 1944 roku, ja się urodziłam później. Ale żyła babcia, to była druga żona dziadka, Kazimiera Łopacka. I ona, jak dziadek zmarł, to właśnie tak jak tutaj pan dyrektor mówił, przez jakiś czas prowadziła tę piekarnię, ale z pomocą mojej mamy, która wtedy była nastolatką, potem jednak nie dawała rady, no zmieniły się też i układy społeczno-polityczne i ta piekarnia została wydzierżawiona chyba przez, znaczy, tutaj nie umiem powiedzieć, jak to w latach, czy ona najpierw była wojskowa, a potem była PSS-em, czy ona była wydzierżawiona przez PSS, a potem wojsko jak gdyby korzystało z tego, bo jakiś czas właśnie tylko dla miasta, a jakiś czas tylko dla wojska. No, potem już nie wznowiłam piekarni, tylko użytkowali to po prostu z tego miejsca, gdzie był sklep. Piekarnia się nazywała Krakowska, jak dziadek prowadził. W tym miejscu, gdzie był taki sklep właśnie, to rodzice zrobili sobie kuchnię, poremontowali mieszkanie, zrobili właśnie jakąś taką renowację. No. Potem przyszła spółdzielnia Przełom, wywłaszczyła, pobudowała bloki i tak. Słychać TV.